dzisiaj przyjść do sklepu, to od razu do nas podchodzi przynajmniej dwóch sprzedawców, tak? I pytają się, czym mogą pomóc i czym mogą służyć. Jeżeli rośnie z policji, to go postawicie na eksponowanej półce w państwa sklepach czy magazynach. W 2013 roku najnowsze odmiany, które są zarejestrowane, w kukurydzy były to 4 odmiany: Kospal, Konkuren, Rosomak, Kosynier, w rzepaku ozimym odmiana Brandy, w rzepaku życie mieszańcowym odmiana Tur. Do siewów późnojesienny wykorzystuje się głównie pszenicy jarą i przeżyto jarę w niektórych rejonach Polski, również żyto. Pokrótce o odmianę Granus. Jest to nowa odmiana, wierna w klonowaniu, grupa jakościowa elitarna, odmiana średniowczesna, dobrze klonująca, dobra odporność na porosta mniej wyleganie. Ten jaśniejszy kolor to jest maj 2013. Październik 2013, kolor niebieski. Dotyczy to mocznika na sieci. Jak Państwo widzicie, spadki i to dosyć znaczące. Czy one są spowodowane częściowo wycofaniem kapitału, ale także nad produkcją amoniaku nazwanym przez producenta nawozy XXI wieku. Dlaczego właśnie RSM? Króciutko, RSM to płynna mieszanina rozporu mocznika i saletry zawierająca 3 formy azotu. Forma azotonowa, amonowa, amidowa. W chemikalii, a oprócz nawozów mamy takie produkty jak na przykład adjuwant, faster czy kondycjoner do wody koraw. Nowości, które w tamtym roku, że tak powiem, w tym sezonie, bo już się rozwój skończył, to były 3 produkty. 98%. Bardzo wysoka sprawność. Bardzo wysoka. Tu gdzie mamy skrobie, bardzo duża ilość skrobi. Natomiast tutaj gdzie mamy ilość włókna, ta ilość włókna jest dużo mniejsza niż w innych odmianach. Dlatego te odmiany kiszonkowe Syngenta się bardzo różnią.